Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby opowiedzieć Wam troszeczkę o sondzie TS460, a w szczególności o procesie kalibracji tej sondy. Ta sonda po wyjęciu z pudełka powinna zostać skalibrowana i pokażę Wam, jak to zrobić. Są jeszcze inne sytuacje, kiedy będziemy tą sondę kalibrować. Będzie to na przykład wymiana tego patyczka, jeżeli Wam się skrzywi, kulka się pęknie. Sytuacja awaryjna generalnie. Jeżeli wymienicie patyczek, kalibrujemy tą sondę. Możemy ją kalibrować jeszcze okresowo, to znaczy, jeżeli macie jakąś precyzyjną robotę, można w pierwszej kolejności zbadać, czy sonda mierzy dokładnie. Taki pomiar będzie na pierścieniu kalibracyjnym. Jeżeli sonda wykaże Wam wartość, która jest zapisana na pierścieniu, nie ma potrzeby jej kalibracji. Jest jeszcze jedna sytuacja, o której muszę powiedzieć, wiem to z doświadczenia, że jeżeli koło Waszej maszyny kręcił się jakikolwiek serwisant i robił coś tam, nie wiecie co, odkręcił osłony, zrzucił silnik, może gdzieś przy śrubie kręcił się, czy prowadnicach, albo też jakiś automatyk, coś Wam w sterowaniu tylko troszeczkę pozmieniał, od razu kalibrujcie sondę. Może się skończyć to dla Was tragicznie i tak samo dla sondy, jeżeli tego nie zrobicie. Bo serwisanci to serwisanci, robią różne rzeczy, czasami nie mówią o tym ludziom i wszyscy są zdziwieni, kiedy jest dzwon. Tego chcemy uniknąć. Przystępujemy do procesu kalibracji. Proszę Państwa, tak jak poprzednio, przy użyciu czpienia kalibracyjnego firmy TBI będziemy kalibrować sondę Detalu. Czpienie ten charakteryzuje się tym, że jest precyzyjnie wykonany i posiada pewne wartości, które są opisane na następnym pasku, czyli jego długość i średnica tego grzybka. W tej chwili wejdziemy sobie w tablicę narzędziową, kalibrator, tak nazwałem to narzędzie już wcześniej, opiszemy sobie jego długość, czyli to jest 119 mm i 9 mikronów. Pamiętamy, że podajemy tutaj promień, nie średnicę, a więc będzie to 5 mm. Ok, to narzędzie już jest przygotowane, ale jeszcze musimy wstępnie opisać naszą sondę Detalu. Sondę Detalu opiszemy jej długość w ten sposób, że mniej więcej to jest 157 mm. 157 mm na taśmie nam wychodzi, tak? Tak opiszemy sobie długość tej sondy. 150. Przepraszam, edycja. 157 mm. I promień tej kulki przyjmiemy, że to jest 1,5 mm. W tej chwili mamy przygotowane narzędzia do kalibracji. Proszę Państwa, teraz krok po kroku podążacie za mną i nie zmieniacie koncepcji, a zagwarantuje to prawidłową kalibrację. Nasze kółeczko kalibracyjne, na nim ustawimy, na tej płaszczyźnie szlifowanej, ustawimy sobie powierzchnię Z0. To jest konieczne. Więc co robimy? Tą podstawkę z tym kółeczkiem stawiamy sobie na stół. Nie aktywujemy magnesu, zrobimy to później. Jak zauważyliście, we wrzecionie już mamy nasz czpień kalibracyjny, którego długość i średnica zostały zaczytane do sterowania. Czyli jest to aktywna korekcja długości i promienia. I co robimy dalej? Aktywujemy sobie kółko ręczne i zobaczcie, co się dzieje. Teraz przelatuje nam kółko, tak? Tak nie może być. Zjeżdżamy sobie niżej, tak żeby nie przelatywało. O, i teraz posuwając się do góry kółeczkiem, staramy się wsunąć przeszło. Zmieniamy skalę na mniejszą, na dół, ale obok kółka. Przeszło. Zmieniamy skalę na dół i do góry, do góry, do góry. Wsunęło się. Aktywujemy magnes. Jesteśmy gotowi do kalibracji, ale jeszcze wcześniej zmieniamy sobie tryb na manualny i w trybie manualnym ustalimy, że w tym miejscu znajduje się 0, czyli pomarańczowy przycisk Z, 0. Proszę zwrócić uwagę na tą wartość. Enter. Zmienił nam się punkt, czyli w miejscu tej górnej płaszczyzny mamy nasz punkt zerowy. Proszę Państwa, przed kalibracją średnicy kulki sondy Detalu musimy przeprowadzić jedną operację. Poprawi nam to na pewno dokładność pomiaru i jego powtarzalność.
Co robimy? Otóż wchodzimy w trybie manualnym, wchodzimy do tych sonda, tabela układu impulsowego i sprawdzamy sobie wartości track. Czy to jest on, czy jest off? Przed kalibracją spowodujcie, żeby wartość była on. I wtedy mamy zagwarantowane, że dokładność i powtarzalność pomiaru będzie dużo wyższa jak w przypadku off. Proszę Państwa, pozwolę sobie pobrać narzędzie, sondę naszą. Prawidłowo działająca, zestrojona sonda będzie nam próbkowała. Tu jest informacja o tym, że jest to sonda i próbkuje, ale też widzimy, że diody migają, tak? W tym momencie możemy przystąpić do procesu kalibracji. Co robimy? Używamy kółeczka ręcznego i przenosimy środek sondy nad płaszczyznę, przy której przyjęliśmy Z0, tak? Czyli mniej więcej było to w tym miejscu 10 mm, 5 mm nad tą płaszczyzną. OK? Jesteśmy gotowi. W tej chwili tryb manualny, dotyk sonda, przewijamy w prawo, TS kalibrować i ta pierwsza ikonka. Co tu mamy? Baza długości 0, nic właściwie nie musimy tutaj zmieniać. Pamiętamy o tym, że poprzednio wpisaliśmy długość sondy 157, tak? I ta długość już nam się w tej tabeli wyświetliła. Kierunek Z minus, cykl start. OK. Proszę bardzo, już nie 157, tylko 159 i 4 miejsca po przecinku. Sonda została skalibrowana w osi Z. Została nam kalibracja jeszcze średnicy kulki. Co robimy w tym celu? Bardzo podobnie jak przedtem, wjeżdżamy sobie do środka kółka, kółeczka naszego. Mniej więcej zatrzymaliśmy się w środku tego kółka. I w tej chwili znowuż proces kalibracji, ale tym razem będzie to ta ikonka. Mamy promień kulki 1,5, tak, 1,5 mm, tak zapisałem. W tej chwili chcemy ją dokładnie skalibrować. Wcześniej jeszcze w tym miejscu podświetlonym wpiszemy średnicę kalibrowanego okręgu. To jest 39. A i 4 dziewiątki. OK. Ilość punktów próbkowania 4 jest wystarczająca. Kąt startu na godzinie 3. Możemy działać. Jeszcze bardzo ważna rzecz. Proszę Państwa, kalibrujemy na 100%. 100% posuwu. Jako, że zrobiłem to trochę później, tak naprawdę powinienem proces kalibracji powtórzyć. Posuw 100% włączamy na początku, a później jest kalibracja. Tak samo będzie działo się w przypadku próbkowania pomiaru otworów czy kieszeni. Też te wartości mają być na 100% posuwu. Nie kręćmy tym pokrętłem. W następnych odcinkach postaram się powiedzieć o błędach próbkowania. W tej chwili zakończył nam się etap kalibracji sondy. Okazuje się, że nie 1,5 mm, tylko 1,8269. To jest promień tej kulki. Zakończyliśmy proces kalibracji. System jest gotowy do pomiaru.